Sól nadaje smak potrawom. Bez niej stają się one mdłe, czegoś im brakuje. Dzisiejszy świat w dobie pandemii niejako został pozbawiony smaku. Straciliśmy możliwość wyjścia z przyjaciółmi do kina, spotkania się na wspólnej grze w bilarda, czy po prostu wypicia w gronie przyjaciół najbliższych kubka zwyczajnej, dobrej kawy. Przez to utrata smaku grozi również nam. Dlatego ważne jest, byśmy wypełniali nasze serce smakiem Jezusa Chrystusa. Zapraszam Cię, znajdź 5, może 7 minut i poczytaj dzisiaj Ewangelię według świętego Mateusza, wypełniając swoje życie, swój świat, swoje serce smakiem Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, czasem odrobina soli sprawia, że potrawa, danie staje się dużo smaczniejsze, dużo lepsze. Nie mamy możliwości działania na szeroką skalę, ale odrobina Twojej miłości może sprawić, że czyjś świat zacznie smakować inaczej. Uśmiechnij się do najbliższych. Powiedz im, że dobrze, że są przy Tobie. Podziękuj za wspólne spędzone chwile. Wypełniaj swoje serce smakiem Chrystusa. Wypełniaj swoją obecnością życie innych. Nadawaj im smak. Króluj nam, Chryste.